doprowadzić do poważnych awarii wszczepów, a w skrajnych sytuacjach do śmierci. W związku ze wzmożoną aktywnością gangu, biuro burmistrza wprowadziło najwyższy stopień alarmowy, kolor czerwony. Mieszkańcom Arroyo oraz Watson zaleca się pozostanie w domach po zapadnięciu zmroku i upewnienie się, że zawsze mają broń palną w zasięgu ręki. Szkoły oraz szpitale pozostaną zamknięte do odmowy. Co dalej z Pacyfiką? Oaza luksusu stała się siedzibą niebezpiecznych gangów i kryminalów. Korporacja Gang Tao wyraziła niedawno zainteresowanie w try out our freshly developed new tastes and let your tongue. Znowu komuś w bloku odwaliło? To prywatna wizyta. Zajmij się swoimi sprawami. Czekaj, on pewnie zna Barego. Mogę jakoś pomóc? Być może. Znasz trochę Barego? Jako tako. Gadaliśmy. Z raz czy dwa. To nasz dobry kolega z NCPD. Niedawno odszedł z policji. Załamał się po śmierci bliskiego przyjaciela. Boimy się, że wpada w depresję. Ty się boisz Petrowa. Znam go, to twardy facet. Robi nam na złość i tyle. Mendez! Zajrzałbyś do niego, gdy trochę ochłonie? Jasne, czemu nie? Daleko nie mam. Dzięki. Tylko bądź cierpliwy. Liniarze po przejściach bywają trudni. Zobaczę, co da się zrobić. Ej, Barry! Wszystko u ciebie w porządku? Milczenie oznacza zgodę, więc uznam to za tak. Spróbuję później.
muszę lecieć na razie. Mój prawnik zrobi ci z dupy data crash, słyszysz? Załatwi cię, kurwa! Poproszę o dane kontaktowe pana, pani prawnika. Pierdol się, robocie! Przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać. Cześć. Dzień dobry panu, pani. W czym mogę Halo, pomóc? Ten pan stał na końcu. Wysłałeś mi wiadomość, że mam przyjechać w sprawie wypadku. Nie poznajesz mnie? Co z tobą? Rozmawia pan, pani, z podprocesem sieci Delamain. Moje możliwości operacyjne są ograniczone. Czy posiada pan, pani, numer identyfikacyjny? Nie podawaj żadnych numerów, bo będą cię mogli namierzyć. To. Chcę rozmawiać z Delamainem. Kanał komunikacyjny nadal jest otwarty. Pańska tożsamość została ustalona na podstawie identyfikacji twarzy. Panie Hans i Jonas, jakie określenie najlepiej opisuje pańską percepcję zdarzenia 77111101096? Szkoda mi uszkodzonego samochodu, ale chcę o tym porozmawiać z prawdziwym Delamainem. Wi, przepraszam, jeśli podproces pana zirytował. Przechodzę przez angażujący kryzys i nie mogę czuwać nad wszystkim. Pozwoliłem sobie przelać rekompensatę za szkody wyrządzone w wypadku na pańskie konto. Jawne kumoterstwo! Czy moglibyśmy porozmawiać w innym miejscu? Co? Jasne, porozmawiajmy. Proszę podążać za dronem. Zapraszam. Zdaję sobie sprawę, że obsługa klienta jest w tym momencie niezadowalająca. Może wycieczka z przewodnikiem wynagrodzi panu nieprzyjemności. Ten korytarz łączy warsztat z biurem. A tu dzieje się magia. Warsztat jest całkowicie zautomatyzowany. Rozważam rozszerzenie zakresu działalności o usługi naprawcze. Niestety, obecnie warsztat jest nadmiernie obłożony zadaniami. Domyślam się dlaczego. Delamain, moja hipoteza robocza zakłada infekcję zaawansowanym wirusem. Problem musi zostać rozwiązany szybko, gdyż duża awaryjność generuje koszta i niepotrzebnie ściąga uwagę na przedsiębiorstwo. Pokój kontrolny. Czuję się zaszczycony, mogąc pana w nim gościć. A co oznaczają te wszystkie lampki? O tym właśnie chciałem porozmawiać. Kolor zielony oznacza pojazdy, z którymi utrzymuję kontakt. I jak widać, straciłem kontakt z kilkoma samochodami. To czerwone lampki. Drony naprawcze nie mogą pomóc? Tym razem potrzebna jest ingerencja człowieka. Wiedząc, że świadczy pan najróżniejsze usługi i będąc przekonanym o pana dyskrecji, pragnę poprosić o pomoc w odzyskaniu aut, z którymi utraciłem kontakt. Do czego potrzebna ci moja dyskrecja? Póki nie zwracam na siebie uwagi, jestem tolerowany. Liczne kontrole sugerują jednak, że jestem bacznie obserwowany przez służby policyjne. Zwykłe gliny czy Netwatch? Netwatch. Mój status prawny nie jest do końca uregulowany i przy odrobinie złej woli mogę zostać uznany za nielegalnego imigranta. Dobrze. Pomogę znaleźć te samochody. Bardzo się cieszę. Prześlę koordynaty miejsc, w których urwał się kontakt. Wystarczy zdezaktywować auta. Wówczas połączę się z nimi i sprowadzę je do garażu. Zobaczę, co da się zrobić. Samochody sieci Delamain są dobrze chronione. Proszę zabrać ze sobą skaner z wbudowanym dekoderem.
przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać. Okej, okay, już jestem. Mów. Słyszałem, że w Haywood pojawiła się nowa duszyczka. Jestem Sebastian Ibarra, ale mówią na mnie Padre. Wi, miło cię poznać. Lubię ludzi, którzy rozumieją, ile wart jest szacunek. Do usłyszenia, Wi. Znajdę je. Jednak za dużo. Wszystko. Miasto, ruch, ludzie. To mnie przytłacza. W takim razie powinieneś wrócić do garażu. Przez ulicę? Obawiam się, że tak. Dobrze. Zabierz mnie do garażu. Daj mi znać, gdy będę już bezpieczny. Właź do środka. Tylko jedź wolno i w nic się nie wpadł.
Widzisz? Nie było tak źle. Było strasznie, ale i tak dziękuję. Dziękuję za pomoc. Pozwoliłem sobie przesłać ratę wynagrodzenia na pańskie konto. Mój mnie rząd nie produkuje. Musi być ten, rozumiesz? Co? Nie, nie może. Będziemy razem pracować. Wypada się przywitać. Nazywają mnie El Capita. A ty jesteś V. Widzę, że nie muszę się przedstawiać. Załatwiłeś sprawę za mnie. Tak jestem. Załatwiam sprawy i nie lubię zalegać. Dlatego od razu przejdę do kolejnej. Niezłe tempo. A? Ty potrzebujesz dobrych aut i motocykli, a ja je sprzedaję w dobrych cenach. Bardzo dobrych. Do usłyszenia, V. Rozejrzeć. Gdzieś w pobliżu straciłem kontakt z jednym z pojazdów sieci Delamain. Rozejrzę się.
przyszedłeś mnie wykończyć. Przyszedłem cię wyłączyć. W takim razie sam się wykończę. Hej, spokojnie. Nie mam złych zamiarów. Ale ja mam. Przecież istnieją rozwiązania inne niż samobójstwo. Terapia? Nie, dziękuję. Psychiatrzy nienawidzą samochodów. Widzisz, auta nie mają matek. Mógłbyś wrócić do Delamaina. Kto wie, może się dogadacie. Delamain mnie nienawidzi. A, szukasz akceptacji ojca. Pierdol się. Wiesz, o co mi chodzi. Gdyby ci nie zależało na Delamainie, nie rozmawialibyśmy o nim. Może masz rację. Nawet nie próbowałem z nim gadać. Dobra, wracam. Właśnie odzyskałem kontrolę nad pojazdem. Dziękuję. Myślę, że powinieneś okazać mu trochę miłości. Przepraszam, ale nie zrozumiałem, o co chodzi. Niestety nie mogę prosić o wyjaśnienia, ponieważ jestem zmuszony wracać do pilnych zajęć. Nieobecny ojciec. Właśnie o tym mówię. Tak. Rata pana wynagrodzenia została wysłana. Reagujesz, dopiero co tu przyjechałem. Taka branża. W kontakcie. Dzięki, poszukam go. Mnie. Gratulacje. Czujesz się usatysfakcjonowany?
skali od 1 do 10? Satysfakcja na mocne 6. Myślę, że oboje wiemy, co teraz się zdarzy. Delamain tęskni. Będę musiał cię wyłączyć. Próbka została przetworzona i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia właściwych testów. Naprawdę wolałbym załatwić to po dobroci. Po tym teście czeka na ciebie niespodzianka. Zepsułabym ją, mówiąc, co się stanie, więc dam ci małą podpowiedź. Zamierzam cię zabić. A ciasto się skończyło.